śmierć mojego ojca była dla nas, dla całej rodziny strasznym przeżyciem. Ktoś może zabić człowieka w taki sposób, jak właśnie jemu się to przytrafiło. Tutaj żeśmy stali, czekaliśmy półtorej godziny na Merlinga i w końcu się pojawił. On jest jakąś skrzynkę i wtedy go, stąd go żeśmy zaatakowali. No, jak już koper atakował, to ja podbiegłem i no, tak rękami w plecy. Witamy Państwa. Dobry wieczór. Dziś w programie poszukujemy 27-letniego Marcina Kropidłowskiego z Kartuz. Dokonał on wraz z kompanami potwornej zbrodni zabójstwa. Jej ofiarą padł właściciel hurtowni z Grzybowa, Mirosław Mering. Dobry wieczór. Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Za mną lista najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce. Na niej jest m.in. 27-letni Marcin Kropidłowski z Kartuz. Kropidłowski ukrywa się od blisko 4 lat, czyli od chwili morderstwa, w którym brał udział. Grzybno koło Kartuz. Dom państwa Mering. 21 września 2004 rok. Która? Druga. A na którą ci nastawić? Na trzecią. Albo nie, 15 po. Mój ojciec miał sobie nastawiony budzik tak na około godziny po trzeciej. I wtedy miał się udać na targowisko w Gdyni, gdzie sprzedawał jajka. Tylko uważaj na trasie. Dobrze, dobrze. Moja mama wstawała o drugiej, bo tak rozpoczynali tę pracę, czyli w ten dzień szybciej wstała niż ojciec. Grzybno. Noc. 21 września 2004 rok. Posesja państwa Mering jest około godziny trzeciej. Dwie godziny później. Moja mama, jak co dzień rano, wraz z moim kuzynem i jego mamą, foliowali obok naszego domu jajka. Około godziny piątej, czy w pół do piątej, moja mama udała się zrobić kawę. Właśnie jak szła do domu, to słyszała taki ciężarowy samochód, że gdzieś w oddali był, słuchaj, zapalony. Ale myślała, że to na hurtownię przyjechał ktoś z jajkami i miał włączony samochód. Chyba przyjechali na rozładunek, z 15 minut tam stoją. Nie wiesz, gdzie jest Mirek? Dopiję kawę i pójdę. Pośpiesz się. W czasie, kiedy szedł na tą hurtownię, to zadzwonił do niego mój wujek, który tak był zmiennikiem mojego ojca na tym targowisku. I dzwonił, że mojego taty jeszcze nie ma i że próbuje do niego dzwonić, ale nie odbiera telefonu i się nie wie, co się dzieje.
co jest? Nie widziałeś gdzieś mojego wujka? Nie, nie widziałem, chociaż... No nie wiem, nie wiem, bo się zdrzemnąłem. Szybko przybiegł, mówi mamie, że tata nie dojechał, że mój ojciec nie dojechał. To mama kazała mu szybko i sprawdzić, czy może coś mu się stało. I co? U mnie nic. A może w domu? O Boże! Panowie! Zostaw! Musimy nie dotykać. Muszę zadzwonić pogotowie. Godzinę później. Cześć. Co tam dla mnie masz? Dwóch, trzech napastników zadawali ciosy kijami baseballowymi. A skąd ta pewność? Zabezpieczyliśmy jeden przy ogrodzeniu. Ciężki. Prawdopodobnie z metalowym rdzeniem. Przyczyna zgonu? Przypuszczam, że uduszenie krwią spływającą z rozbitego nosa do tchawicy. Oprócz tego co najmniej cztery rany na czaszce, liczne stłuczenia kości w okolicy płatowej i skroniowej. Coś jeszcze? Zabezpieczyliśmy ślady butów i jakąś substancję na tym znalezionym kiju. A jeszcze rozległe stłuczenia na ręce. Facet bronił się. No dobra, wszystko. No tak, na razie tyle. Kilkanaście minut później, dom państwa Mering. Mąż miał dzisiaj jechać do Gdyni na giełdę. Zawsze jak tam jeździ, to ma większą gotówkę i dzisiaj też miał. Około 96 tysięcy. To na pewno o te pieniądze chodziło, no bo o co innego. Musieli wiedzieć, że je ma przy sobie. Z pewnością ma pani rację. Niech się pani nie martwi, złapiemy ich. Ale co to da? Męża mi nie zwrócicie. No, rodzina nie miała żadnych podejrzeń co do mordercy mojego ojca. W ogóle nie mieliśmy żadnych przypuszczeń, kto by to mógł zrobić, bo ojciec był znany z tego, że był dobry dla ludzi i dla innych. Nie miał żadnych wrogów. Szukaliśmy go wszędzie, ale bez skutku. I postanowiliśmy, że zobaczymy jeszcze w części mieszkalnej. No i tam natknęliśmy się na ciało. Czy wiedział pan, że wujek miał przy sobie większą kwotę gotówki? Skąd wujek mi o takich rzeczach nigdy nie mówił? Ale mógł pan coś przypuszczać. No niby tak, ale nigdy nic nie rzuciło mi się w oczy. No dobrze, to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Nie podoba mi się ten koleś. Sprawdź go, zrób wywiad środowiskowy, popytaj z kim się kontaktuje, z kim się spotyka. Zresztą sam dobrze wiesz co robić. Dobra, szefie. Kilka dni później. Kartuzy. Dwie kostki zabiera, szmleka nie było. No dobra, dzięki. Czekaj, czy to nie on? Tak, dawaj aparaty z tyłu. Ten namiar to skąd mieliście? Słuchaj, jakiś koleś nam go wystawił. Powiedz prysz, parę godzinek roboty i tyle. No sam powiedz, gdzie byś dostał taką godzinówkę? Nie no, masz raz. Nazajutrz. Komenda policji w Kartuzach. Zrobiliśmy rozeznanie. Na ten Kamil nie ma ciekawego towarzystwa. Pierwszy to jaki kropa. A dalej to już jest tylko gorzej. Pod tropem tego kropy doszliśmy do niejakiego Trojana i Kopra. Obydwoje notowani. No i bardzo dobrze, w końcu coś na nich mamy. Słuchaj, przyciśnij obu, może coś z nich wyciągniesz. Tego samego dnia. Czyś ty kurwa ocipiał? Co ty robisz?
A jeżeli mnie śledzą? Przecież zaraz wszystkich z nas wyłapią. No i co wtedy? No, żeby mi to było kurwa ostatni raz, rozumiesz? Dobra, no, na razie. Godzina później. Miałeś rację. Dorwaliśmy tego kopra, przycisnęliśmy, ale nic, milczy. Ja mogę się założyć, że coś ukrywa. Jego na oku musi popełnić jakiś błąd. Dobra. Dwa dni później. Policja! A, żeś mnie wystraszył, buchaha. Co ty kurwa robisz z tym ciuchami, co? Palę je, palancie, nie chcę, żeby w domu jakieś ślady zostały. O, w dupę. Kurde. Kilkanaście minut później. Mieszkanie kopra. Chyba musimy pogadać. Godzina później. Komenda policji Kartuzy. Ja tylko zabezpieczałem tyły. Nie znam dokładnych szczegółów. Dobra, mów powoli i dokładnie to wszystko, co wiesz. No to Trojan mnie w to wciągnął. A jego Kropa, to znaczy ten... Dobra, wiem. Co było dalej? Kropa z kimś się kontaktował, z kimś, kto mu naraił całą tą sprawę. To musiał być ktoś, kto wiedział, co i jak się dzieje w firmie. Ale nie wiesz, kto to mógł być? Nie. Nie mam pojęcia. Jak się później śledztwo wykazało, kto był sprawcą, to nikt nie mógł w to uwierzyć, że to właśnie w rodzinie tak, że jednym z tych przestępców była osoba, która pracowała z ojcem i w sumie mój ojciec traktował go jak syna i nikt by nie podejrzewał właśnie, że on był w to wszystko zamieszany, że był jednym, że był, tak można powiedzieć, pomysłodawcą. No dobra, dawaj dalej. No to spotkaliśmy się raz, żeby obejrzeć całość. Trojan i Kropa chyba już kiedyś tam byli. Później... Cześć. Niedawno dostałem SMS na to dzisiaj. Wszystko będzie grane. Zaraz będzie transport. Wszystko jest zapalone. Tak? No dobra. No wiesz, my jesteśmy gotowi, nie? No to dobrze. Stój! Otwórz bagaż. Ja stanąłem za winklem. Jakby co, miałem odciąć drogę ucieczki Meringowi. Z godziny albo dłużej tak staliśmy. Potem... Kilka godzin później, Grzybno. Posesja państwa Mering. Zleceniodawcą, jak się okazało, był chłopak mojej kuzynki, siostry tego. No, cała rodzina, no wszyscy w szoku byli. Potem spotkaliśmy się przy torowisku, podzieliliśmy się kasą. No Kropa wziął dodatkową kasę dla informatora, no i tyle. A ty ze swoimi co zrobiłeś? Wózek kupiłem za 8 patyków. A resztę dałem kumplowi na przechowanie. Grzybno, miejsce zbrodni. Wizja lokalna z udziałem dwójki zatrzymanych. Nie udało się trafić na trop trzeciego z zabójców, Marcina Kropidłowskiego. Na tym etapie śledztwa nie ustalono też, czy miał miejsce i jaki mógł być udział w zbrodni kuzyna zamordowanego,
Mirosława Meringa. Tutaj przeskoczyliśmy. Miałem iść razem z Trojanem, ale ostatecznie pomyślałem, że ukryję się, żeby w razie czego odciąć drogę ucieczki Meringowi. Jak w końcu się pojawił, zapaliły się światła i on z tą skrzynką z samochodu podszedł, no to wtedy żeśmy go zaatakowali. To znaczy Krapiłowski pierwszy zaatakował. Proszę nam pokazać miejsce. Stałem tutaj, miałem kij baseballowy. Jakby Merling chciał uciekać, to miałem go uderzyć kijem baseballowym po nogę. Co się dalej wydarzyło? Tutaj żeśmy stali, czekaliśmy półtorej godziny na Merlinga i w końcu się pojawił. Jest jakąś skrzynkę i wtedy go, stąd go żeśmy zaatakowali. Znaczy ja byłem drugi, Koper był pierwszy. Proszę nam powiedzieć, jak pan to zrobił? No, jak już Koper atakował, to ja podbiegłem i no, tak rękami w plecy. Jak długo pan tutaj stał? Godzinę, może trochę dłużej. Gdzieś właśnie po godzinie usłyszałem jakiś rumor. Nie wiedziałem, co się dzieje, więc wyrzuciłem kij i uciekłem przez płot. Nic nie widziałem. Odwróciłem się, rzuciłem gdzieś tutaj kij i pobiegłem w tamtą stronę. Który to był dokładnie płot, proszę nam pokazać? No ten uciekł. I co się potem wydarzyło? W które miejsce pan uciekł? To znaczy, wszyscy spotkaliśmy się na polu, tutaj niedaleko, uciekliśmy w tamtą stronę. Na drogę? Tak. Kilka dni później, komenda policji w Kartuzach. Tu masz wyniki, pełen raport. Dzięki. A ten twój Koper, czy jak mu tam, to nie mógł stać za Winklem, tak jak zeznał, bo w ten sposób nikomu nie odciąłby drogi. A Mering, gdyby chciał uciekać, na pewno nie w tamtą stronę. Sprawdziliśmy telefony podejrzanych, no i ten Kamil przed morderstwem bardzo często kontaktował się z Kropidłowskim. A potem wszystko ustało. No na razie tyle. Dzięki. Proszę. Cześć. Cześć. Przysłuchaliśmy Trojana. No i wiele rzeczy się nie zgadza z tym, co nam mówił Kop. Znaczy, tak jak myślałem. No może prócz tego, że Kropidłowski miał informatora. No zresztą, zobacz protokół. Wiedziałem, że ten koleś maczał w tym palcem. No to powiedz mi, jak dobrze znasz Marcina Kropidłowskiego? To chłopak mojej kuzynki. Tak? A po wyciągu z twoich rachunków telefonicznych wydawałoby się, że twój. Wytłumacz mi to. Przed zbrodnią kontaktowałeś się z nim bardzo często, a teraz... Może po prostu kuzynka mnie o coś poprosiła? Nie wiem, nie pamiętam. Nie przywiązywałem do tego zbyt dużej wagi. Nie przywiązywałeś uwagi. Szkoda. Winny jest jak nic. Ale nic na niego nie masz. No właśnie, to mnie wkurza. Weź go jeszcze pociśnij. No dobra. Do końca nie udało się ustalić, jaką rolę odegrał w tej zbrodni kuzyn zamordowanego Mirosława Meringa. Być może dużo mógłby wyjaśnić ukrywający się przed policją Marcin Kropidłowski. Na razie więc przyjęto założenie, że bezpośrednio w zbrodni brało udział trzech sprawców. Trzymaj. Raz i dwa. Na razie, cześć. Dwa lata później, sąd okręgowy w Gdańsku.
kończy się proces w sprawie zabójstwa Mirosława Meringa. Ale przed tym idą staje tylko dwóch morderców. Trzeci, Kropidłowski, ukrywa się do dziś. Teraz ten Kropidłowski to jest właśnie poszukiwany. No, my nie mamy pojęcia, gdzie on by mógł być teraz. Kiedyś, no może ta jego była dziewczyna by coś wiedziała, ale też pewnie się boi cokolwiek mówić, czy nie wiem dlaczego nie chciała współpracować też z policją, jak ją prosili o to, żeby cokolwiek powiedziała. Czy oskarżeni chcą coś powiedzieć w ostatnim słowie? Nie przyznaję się do zarzucanych mi czynów. Jestem niewinny, wysoki sądzie. Ja również nie przyznaję się do winy. Wysoki sądzie, jestem niewinny. Wychodzi na to, że ofiara sama sobie przyszykowała tak okropny los, a wy, wspaniali obywatele, porządni obywatele, podrzucili dowody zbrodni. Ogłaszam przerwę. Sąd udaje się na naradę. Godzinę później sąd wydaje wyrok w sprawie zabójstwa Mirosława Meringa. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Gdańsku, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu sprawy Pawła Koperskiego i Marcina Trojanowicza, oskarżonych z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego, skazuje Pawła Koperskiego na 15 lat pozbawienia wolności, Marcina Trojanowicza na 14,5 roku pozbawienia wolności. Ten wyrok z 2006 roku był nieprawomocny, ale po apelacji w ubiegłym roku sąd w Gdańsku podtrzymał wyrok 14,5 i 15 lat więzienia. Jedyny, który uniknął kary, to jest Marcin Kropidłowski. Tak, i z tego powodu go poszukujemy. On też brał udział w tej ohydnej zbrodni. Wiemy tyle o nim, że może ukrywać się na terenie Niemiec, może ukrywać się poza granicami naszego kraju, gdyż w poprzednich latach po zabójstwie i po poszukiwaniu go wiemy, że przebywał na terenie Hamburga, na terenie Hanoweru. Co o nim jeszcze wiemy, to to, że ma wykształcenie podstawowe, nie wyuczył się żadnego zawodu, pracował, dorabiał sobie jako obsługujący transport, jak też i przy montażu stacji telekomunikacyjnych. My tradycyjnie przy pomocy policyjnych specjalistów zrobiliśmy wersję zmian wyglądu, jak Kropidłowski może w tej chwili zmienić czy zmieniać wygląd. Posłuchajmy, co o tej sprawie mówi córka zamordowanego. W naszym życiu przez to wszystko dużo się zmieniło i miało bardzo wielki wpływ na nas wszystkich. To prawda, ja już sobie życie ułożyłam, mam swoją własną rodzinę, ale moja mama przez to wszystko bardzo się chorowała, a mój brat, który ma 9 lat, teraz nie ma ojca i kto mu pomóc mojej mamie go wychować. Ale mam taką cichą nadzieję, że w końcu się ten Kropidłowski odnajdzie i powie nam, jak to naprawdę było, czy ten mój kuzyn był w to wszystko zamieszany, czy nie był zamieszany. Bardzo liczę na Państwa obecność przed telewizorami za tydzień, kiedy to przedstawię szczegóły dotyczące zabójstwa prostytutki ze Słubic.